3, 2, 1. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Siemaneczko, siemaneczko. Witam serdecznie w kolejnym filmie, w kolejnym vlogu. Znowu udało się wyjechać na rybki. Tym razem tylko na jedną dobę, ale zawsze coś. Dzisiaj wybór padł na łowisko Dobro Klasztorne. Woda znana, myślę, w całej Polsce. Słynie z naprawdę z ogromnych ryb. Także spróbujemy coś złapać. Mamy upał, mamy prawie 30 stopni na dworze, także pogoda nie jest optymistyczna, ale jak wędki będą w wodzie, to zawsze jakaś rybka może się złapie. Także biorę się za rozpakowywanie sprzętu i zobaczymy, co będzie się działo. Pokażę Wam tutaj obraz na wodę, troszeczkę słoneczko odbija. O, mamy tafelkę. Wędki już mam wstępnie rozłożone, zaraz biorę się za zestawy. Także Wam pokażę, jaka taktyka na dzisiejsze ryby. I nic, biorę się za robotę. No dobra, parę słów o taktyce. Łowisko Dobro Klasztorne, jest to woda bardzo głęboka. Takim standardem łapania jest tutaj łapanie na głębokościach od 7 do 10 metrów, a nawet głębiej. Także trzeba się tutaj odpowiednio przygotować, żeby efektywnie tutaj łowić. Mam kilku znajomych, co jeżdżą tutaj często na ryby. Także podpytałem o taktykę i tak dalej. Żeby tutaj nie wymyślać, tym bardziej, że jestem na jedną dobę. Spróbuję coś złapać i już Wam mówię od razu, będę łowił tylko i wyłącznie punktowo. Nie będę nęcił rakietą, nie będę nęcił praktycznie niczym. Będę używał tylko wielkich worków PVA. Specjalnie na tą zasiadkę, ze względu na to, że woda jest tak głęboka i zwykłe siatki, takie szybko rozpuszczalne, nie spadłyby na dno w całości, bo po drodze jakby spadały na te 7-10 metrów, to ta siatka po drodze po prostu by się rozpuściła. Także na tą zasiadkę specjalnie zakupiłem sobie worki wolno rozpuszczalne. Od razu mówię, że to nie jest żadna reklama, po prostu takie były dostępne w sklepie. Także wielkie worki wolno rozpuszczalne, a to tylko dlatego, że taki worek po prostu spadnie na dno, zanim się rozpuści. Także taka będzie taktyka, będę łowił właśnie na takie worki. Będę to używał, jakbym używał solid bagów, tylko to są dużo większe. I to będzie całe moje nęcenie. Do środka będę ładował sobie StigMix. Jak chcecie zobaczyć, jaki to StigMix, to na moim kanale jest film, nagrałem, jakiej mieszanki używam do tego StigMixu. Dodatkowo bardzo mocno będę zalewał taki worek na tej zasiadce, ze względu na to, że tutaj na dnie jest taki nieprzyjemny zapach mułu i tak dalej. Także chcę, żeby ta PV-ka się wyróżniała, żeby sprowokowała rybę do żerowania. Także taka taktyka. Pokażę Wam zestawy, bo też będą bardzo nietypowe. Sami wiecie, że łowię tylko z rzutu, ale na tej zasiadce zobaczcie. Miękka plecionka. Długi przypon. Blowbug rig na miękkie plecionce. Tutaj mam bałwanka T21 podpiętego King Fruitem z Fantasy Bites. Także na jeden zestaw taki i to wszystko ląduje w tym worku. Także nie będzie szans, żeby się coś tam zaplątało. A drugi przypon. To też miękka plecionka. Tutaj mam na wkrętce, że tak powiem. Nie jest blowback, tylko tutaj jest po prostu wkrętka bez włosa. I na taki krótszy trochę przypon. Druga przynęta. I też zapakuję to wszystko do worka. Zaraz Wam pokażę, jak to po związaniu będzie wyglądało. I pójdę to zarzucić. Będę łowił w dwóch różnych miejscach. Tak na 7-8 metrów postawię jeden zestaw, a drugi na 9,5-10. Bo wiem mniej więcej, gdzie łowić. 7 metrów głębokości tutaj od brzegu to jest naprawdę blisko. Tu są takie szybkie spady. Także zobaczymy, co będzie się działo. Tak, widzicie, ze mną jest synek. Pokiwa Igor do kamery. No. Wziąłem gzuba nad wodę, żeby sobie trochę poobcował z naturą. Także nic, biorę się za wiązanie worków i zobaczymy, czy uda się coś złapać.
Tak, widzieliście, związałem już worek. Solid bag, big, że tak powiem, wielki wór. Ciężko będzie to zarzucić, to takim zestawem na pewno nie rzucicie na dużą odległość, ale tutaj na dobro klasztorne nie trzeba aż tak daleko rzucać, bo te głębokości 70 metrów naprawdę nie są daleko, maksymalnie tam 50-60 metrów od brzegu, także bez problemu dorzucę. Chciałem Wam pokazać taki myk, jaki ja używam, żeby zalać worek PVA, który już jest uwiązany. Tak jak widzieliście, mamy tu taki wielki wór. I teraz, żeby wlać tam do środka płyn, są dostępne na rynku takie małe bostery, czy tam jakieś różne syropy właśnie z takim dozownikiem, z takim zwężeniem, że można było po prostu go wbić w ten worek. A ja kupuję normalnie syropy, czy tam bostery właśnie normalne w butelkach i zwykła, najzwyklejsza szczykawka. Napełniam tą szczykawkę, już Wam pokazuję. Tata, wiesz co zjadłem? Co zjadłeś? A chodź zobaczyć. A tatuś nagrywa teraz, tak? Poczekaj chwilkę. Mamy napełnioną szczykawkę bosterem, czy tam syropem. Robimy po prostu otwór i wbijamy wszystko do środka. Zobaczcie. Tak można kilka razy zrobić. Zależy ile tego syropu chcecie tam do środka wdusić. Także taka ciekawostka. Dużo osób pewnie wie o takim czymś, a jak ktoś nie wie, to myślę, że pomogłem. Także biorę się zaraz za zarzucenie. Poczekaj, tatuś, tak? No zobacz, tatuś nagrywa. A ty tam jakieś zabawki żeś da wkładał, a nie jedzonko. Z dziećmi na rybach jest wesoło. Dobra. Biorę się za wyrzucanie wędek. Zaraz Wam pokażę, jak blisko będę łowił. To mówię, nie są duże odległości, także... Wiaterek się ruszył troszeczkę, zobaczymy, może przywieje ryby, bo wieje do brzegu mojego. Ogólnie nie powiedziałem chyba, jestem na stanowisku 27, to jest sam środek wody. Zobaczymy. Tutaj różnie się łowi, raz się łowi z jednej strony, raz z drugiej, ale tak jak powiedziałem, ostatni tydzień był bardzo kiepski tutaj, ale może akurat dzisiaj zaczną rybki brać. Tak, synuś? No, koszulkę sobie rozciągniesz. A pan? No. A to jest wielkie auto. Auto schowałeś pod bluzką. Dobra, biorę się za wyrzucanie wędek. No, ja już zestawy mam przygotowane. Zobaczcie, dwie wielkie kiełbasy wiszą. Także ubrałem sobie wodery, żeby jak najdalej wejść. Tu w sumie 4-5 metrów sobie wejdę do wody, żeby taką wielką, jak widzicie, taką wielką kiełbasą, że tak powiem, tak się mówi, kiełbaski PVA. Ja na to mówię solid baggy, bo to są worki, a nie siatki. Żeby rzucić taką siateczką tak na 50 metrów, jedną troszeczkę bliżej, na tak myślę 30-35 metrów, na 7 metrów głębokości, drugą na 9,5 i zobaczymy, co będzie się działo. Ubrałem na chwilę wodary, a już praktycznie jestem cały mokry, jest tak gorąco. No ale nic, wyrzucę wędki i będzie można się w spokoju czegoś zimnego napić. Także odezwę się później. But I know it's not true. I wanna put up all my walls, cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing. All our minds and put the work in, we got some work, man.
I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tied up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass half wish. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no, I'm not gonna give in, take a last shot, Michael J. Wynn. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous. Scared I would pop out fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of love, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. Cały biwak już rozłożony, wszystko uporządkowane. Cieszę się, że mam stanowisko, gdzie wokoło są drzewa, bo naprawdę na tym słońcu to by było ciężko. Tak mówiłem, jest bardzo gorąco. Ja w międzyczasie zrobiłem sobie kawkę. I chciałem wam powiedzieć, że dzisiaj jest niedziela i praktycznie dzisiaj, że tak powiem, wędkarze się zmienili na stanowiskach, bo wszyscy byli do niedzieli i od dzisiaj już praktycznie calutka woda jest zajęta. Wszystkie stanowiska oprócz jednego tutaj obok, chociaż ma ktoś przyjechać, bo dzwoniłem do opiekuna. Także cała woda jest zajęta. Także zobaczcie, jakie jest oblężenie na tej wodzie. Także się nie dziwię, że tak ciężko jest złapać rybę. No ale próbujemy, próbujemy. Będę to powtarzał. W domu ryby nie złowimy, tak? Wiadomo, warunki pogodowe mogły być lepsze, mogło być troszeczkę chłodniej, ale mimo to warto przyjechać nad wodę. Dzisiaj praktycznie, że tak powiem, no nie ma roboty nad wodą, bo nie nęcę rakietą, nic kompletnie. Tylko tak jak wam pokazywałem, same worki poleciały do wody. Także dwie godzinki minęły dopiero, także dopiero będę przerzucał na noc. Jak myślę, około 18-19, no nawet chwileczkę później, żeby do rana tam wszystko w razie co wytrzymało. Także nawet nie wiem, czy coś kombinować. Mam założone przynęty, które w tym roku dały mi mnóstwo ryb, i większych, i mniejszych. Także chyba to zostawię do samego końca. O, to słychać, jakieś motocykle jeżdżą. Mimo, że jesteśmy w takim lasku, tu obok jest droga, także coś tam słychać. Też nic, ja wypoczywam i mam nadzieję, że widzimy się przy rybach. Oby jak największych. Ale pojadłem. Burgerki weszły tak, że uwielbiam burgerki z wołowinką. Od czasu do czasu na rybki też zabieram.
Także ulubione moje danie. No, a my mamy wieczór. 19:20. I w sumie nic się nie dzieje. Słoneczko ładnie zachodzi, tak jak widzieliście. Urywek wam wrzuciłem. Jak słoneczko pięknie zachodzi. Także pora przerzucić wędki już na noc. I zobaczymy, co będzie się działo. Nic nie zmieniam. Jedną wędkę na 10 metrów. Sąsiad mi wpłynął łódką w stanowisko i akurat, tak jak mówiłem, 10 metrów jest właśnie 10, 10,5 metra w tym miejscu, gdzie miałem wyrzucone. Tą drugą wędeczkę mam troszeczkę bliżej, także tak na 7, 8 metrów, tak jak miało być. Także jest super. Także zwijam teraz wędki. PV-eczki mam już przygotowane, kiełbaski, takie spore. Ciężko się tym rzuca, tak jak widzieliście na początku filmu. Ale jakoś tam daje radę. Także biorę się za robotę, bo zaraz się pewnie zrobi ciemno. My w sumie mamy wrzesień, to już dzień nie jest taki długi. Także o 20 myślę, że już jest całkowicie ciemno. Chwilę po 20. Także biorę się za przerzucanie. No i będę czekał na jakąś rybkę. Oby coś się złapało. A jak nie, to i tak jest super. Ważne, że czas spędzony nad wodą. O to też w tym chodzi. Odpoczynek. Słyszycie, jak ptaszki śpiewają. Tu jest pełno drzew, także fajnie. Fajny klimacik jest na tej wodzie. Jest taka osłonięta, można się schować i tak dalej. Także naprawdę super. Polecam tu przyjechać. Mimo, że nieraz bardzo ciężko o rybę ze względu na ogromną presję, ale warto. Przyjedziesz raz, drugi, trzeci, w końcu woda ci wynagrodzi. Także nie zbiera się za przerzucanie i mam nadzieję, że widzimy się przy rybce.
Siemaneczko widzowie, witam serdecznie z samego rana. Ja już jestem przy kawce. A to niestety oznacza, że nic w nocy się nie działo. Kompletna cisza. Tutaj był już sąsiad. Stanowiska 28 do 30. Wszyscy bez ryby. Nie wiem jak tam dalej. Także później na pewno się dowiem. No taki jest właśnie klasztor. Tutaj jest o rybę bardzo ciężko. Ryby są bardzo chimeryczne. Ale jeszcze parę godzin jest łowienia, także zaraz sobie przerzucę wędki. PV-eczki mam przygotowane. Zobaczcie, takie wielkie worki. I zobaczymy. Nie będę nic kombinował. To jest za krótki czas, żeby cokolwiek. Po prostu ryba nie żeruje. Tak jak wam mówiłem na początku filmu, tutaj od czwartku do niedzieli było spotkanie. Na tej wodzie to złapali tylko dwie ryby przez 3 doby, na tyle drużyn. Także naprawdę rybka ewidentnie stanęła. No ale i tak bywa. Także ja sobie popijam kawkę i zaraz się biorę za przerzucenie wętek. I zobaczymy, może jeszcze coś z rana uderzy. Chociaż jakaś rybka na odjezdne, żeby nie zjechać o kiju. Ale to wszystkiego dowiecie się później, czy się udało złapać, czy nie. Pozdrawiam wszystkich. Kawusia wypita w spokoju, wędeczki przerzucone. Jeszcze bym czegoś nie odwalił na sam koniec, to też by było super. Podczas wyrzucania pękła mi po prostu żyłka. Tak jak mówiłem, te PV-ki ważą dosyć sporo i chciałem rzucić troszeczkę dalej i niestety strzał i cały zestaw zerwany. No ale i tak bywa, szybko obwiązałem, wyrzuciłem nowy. Także jeszcze z 2 godzinki powiedzmy wędki poleżą w wodzie. I zobaczymy, czy coś uda się złapać. Ja już cały biwak tutaj sprzątam. Z namiociku wszystko już powyciągałem. Zaraz będę się powoli pakował. I koniec zasiadki niestety. Jak na ten moment, bez brania. Tak jak mówiłem na początku, ta woda potrafi nauczyć pokory. Ale tutaj rozmawiałem z wędkarzami obok ze stanowisk. To tutaj od 26 do 32 bez ryby. Nikt nie złowił. Na 25 jakiś tam wędkarz miał Amura, z tego co wiem. Tak mi przekazywali koledzy obok ze stanowiska. No ale zobaczymy. Póki wędki w wodzie, cały czas jest nadzieja. Na ostatni moment też rybki lubią wziąć, także trzeba być dobrej myśli, a jak nie, no to trudno. Następnym razem się złowi. Także biorę się powolutku za pakowanie i na koniec jeszcze później wam parę słów powiem. No i koniec. Koniec zasiadki. Skończyłem bez ryby. Tak przeczuwałem po prostu. Pogoda tutaj, myślę, odegrała dość dużą rolę, bo na całym brzegu została złapana tylko jedna ryba. Także naprawdę wynik słaby. No ale nic, jest pretekst, żeby przyjechać tu znowu i złowić tą rybę. Także mam nadzieję, że uda się w tym roku przyjechać, chociaż też na jedną dobę złapać tutaj. Już nie mówię, że taką ogromną rybę, jakie tutaj pływają, ale chociaż, żeby mieć kontakt z rybą. Bo nie miałem nawet pika, nic kompletnie. Mówiłem w dwóch różnych miejscach, na płytszym 7 metrów i na 10-10,5. I nic się nie działo. Także sąsiedzi obok tutaj mnie kompletnie też nic. Oni jeszcze zostają. Także może coś wydubią. Tego im życzę. Jeśli oglądacie, to was pozdrawiam, chłopaki. A nic, ja już się zbieram, wszystko już mam spakowane. Mimo tego, że nie złapałem ryby, jeśli wam się film podobał, dajcie łapę w górę, napiszcie jakiś komentarz i oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału. To pomaga mi się rozwinąć, zwiększać zasięgi i tak dalej, zawsze to powtarzam. Także dziękuję wam i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Pozdrawiam wszystkich.